Szanowni Państwo, Piotr przed chwilą Państwa zaprosił do udziału, współudziału rozwoju platformy Teaser. Czy Teaser? W zależności od tego, po której stronie oceanu się wymawia tę nazwę. Przedstawiając alternatywę, przedstawiając możliwość kontrybucji do projektu open source'owego. Jest jeszcze jedna możliwość, żeby kontrybuować do Teaseru. Zatrudnić się więc. Chciałbym Państwa zachęcić do zatrudnienia się w Samsungu, zatrudnienia się w zespole, który mam przyjemność prowadzić, żebyśmy razem też od strony ze sprzętu tworzyli prawdziwie open source'ową platformę mobilną. Ja się nazywam Marcin Dajda. Już wspomniałem, mam przyjemność prowadzić w naszym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie zespół nazywany Grupą Linux. Po prostu. To jakiś nazw. Jesteśmy Grupą Linux, jesteśmy pasjonatami Linuxa od początku do końca, entuzjastami. Pracujemy z Linuxem, lubimy go, bierzemy w open source i wdrażamy go. Mamy taką możliwość też, dzięki naszym pracodawcom, wdrażamy go na świecie. Zacznę od historii naszego Centrum Badań i Rozwoju. To już 13 lat. 13 lat temu nasze centrum zostało założone w Warszawie, na Czestrumowej. W tamtym czasie tworzyliśmy odbiorniki telewizji cyfrowej, popularnie zwane set-top-boxami. 5 lat później, w roku 2005, otworzyliśmy kolejny dział, który tworzymy oprogramowanie dla telewizorów cyfrowych. Praktycznie wszystkie telewizory cyfrowe dostępne na rynku europejskim przechodzą przez nasze Centrum Badań i Rozwoju. W roku 2007 otworzyliśmy kolejny dział mobilny. To jest dział, w którym ja obecnie pracuję, a także koledzy, którzy tutaj też ze mną przyjechali. Piotr, Łukasz, był Maciek też w prezentacji przed tym obiadem. W roku 2008 powstała Grupa Linux, czyli zespół, który mam przyjemność prowadzić. W roku 2011 pierwszy raz przyjechaliśmy na jesień linuxową. Oficjalnie jako sponsor Pani Mego. Bardzo dziękuję. Jako partner imprezy i konferencji. W roku 2012 oficjalnie ogłaszamy, pracowaliśmy nad Teaserem, nad prawdziwie open source'ową platformą, która już niebawem będzie dostępna też poprzez urządzenia, także dla wszystkich Państwa. Co się dzieje teraz w naszym Centrum Badań i Rozwoju? We wszystkich działach, które teraz mamy, w międzyczasie, jak wspomniałem, powstał dział jeszcze testowy, dział, w którym produkujemy też pamięci typu flash i oprogramowanie tych pamięci. Toczymy równolegle ponad 100 projektów, prawdziwych projektów software'owych z zespołami projektowymi. W tej chwili w naszym Centrum Badań i Rozwoju zatrudnionych jest 1500 osób. W dwóch ośrodkach, w Warszawie i w Poznaniu. W tym roku planujemy otwarcie jeszcze jednego ośrodka w Łodzi. Myślimy też o kolejnych miastach, aczkolwiek na chwilę obecną decyzje odnośnie lokalizacji kolejnych ośrodków nie są jeszcze podjęte. To z tyłu to jest szczur. Tutaj. To jest szczur. Szczur zwany szczurem mózgotrzepem. Nazywany jest szczurem mózgotrzepem, ponieważ trzepie mózg. Z tego powodu, gdyż szczur nie wiadomo, gdzie ma nogi. Szczur ten jest logo naszej grupy, naszego zespołu. Symbolizuje taką z jednej strony bardzo dużą kreatywność, a z drugiej strony taką bardzo, bardzo istotną, dużą jakąś taką niechęć do dostosowywania się do takiej. Taką chęć do patrzenia do przodu, do myślenia w sposób nieszablonowy. Tacy jesteśmy w grupie Linux. Jesteśmy innowacyjni, kreatywni, pomysłowi i staramy się ten świat zmienić po prostu na lepszy. Jest nas 90 osób w tej chwili. Chciałbym, żeby było nas więcej stąd. Moje prelekcje dzisiejsze. Jakimi technologiami się posługujemy, rozwijając Teaser. Oczywiście Linux, cokolwiek to nie znaczy. Jądro, POSIX,
biblioteka standardowa, jakieś biblioteki do tworzenia UI, tak dalej. Jesteśmy Microsoftami, używamy Muta, używamy Vima, są tacy, które mamy z góry. Używamy Vima, innych edytorów, jesteśmy po Sixonie, jak powiedziałem, językiem CC++, Python, konsola czy JavaScript. Nice. Zaangażowani w naszej pracy jesteśmy w współpracę ze społecznością open source. I to jest prawdziwa, prawdziwa współpraca. To nie jest wypuszczenie kawałka kodu, ponieważ nam każe licencję. Gdzieś tam sobie, na jakąś stronie, sobie wisi. My jesteśmy prawdziwie zainteresowani tym, żeby kod, który tworzymy, w ramach projektu, z którym współpracujemy, żeby był przyjmowany, akceptowany przez społeczność. Jesteśmy zaangażowani w projekty, które tutaj wypisałem, Biodro Linuxa. Piotrze Linuxa, czterech naszych pracowników, ma status maintainera. I nie dostaliśmy ich za darmo, po sansu. Tylko naprawdę za to zapracowaliśmy. Osoby ważne w kernelu Linuxa widzą nasze zaangażowanie, widzą nasz kod. Kolejne łatek, które wysyłamy, w pewnym momencie proponowały to za objęcie istotnej roli, której sprawdzi. Podobnie jest z przeglądarką WebKit. Jeden z pracowników ma status komitera. No, na to trzeba też naprawdę zasłużyć. Społeczność zaprasza, społeczność usługuje, widząc zaangażowanie, widząc chęć do współpracy, współpracy zgodnej ze standardami wytycznymi przez dany projekt. Wcześniej padło pytanie o EFL. Też jest już przy stoliku zielonym odpowiedziałem. Kontrybujemy też do EFL. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze maintainera EFL w naszym zespole, aczkolwiek myślę, że to jest kwestia czasu, ponieważ już wspomniałem wcześniej, przez jądro Linuxa, przez WebKit, myśmy się nauczyli. My wiemy, jak efektywnie i w mądry sposób, na zasadzie wzajemnego zrozumienia, współpracować z społecznością open source. Kolejny projekt, projekt U-Boot, czyli bootloady na systemy. Obecny tutaj Łukasz. Łukasz jest maintainerem w tym projekcie U-Boot, a także kustoszy. Taka ciekawostka. Projekt U-Boot wyróżnia istotne dwie różne role, w którym jedna to jest opieka nad gałęzią kodu, to jest kustosz, a z drugiej strony też opieka nad wersjami biblioteki na konkretne urządzenie. To jest nasz maintainer. Więc Łukasz niezależnie, w dłuższych odstępach czasu został zaproszony do podjęcia się obu ról w tym projekcie. To oczywiście wymagało długiej, czasami, że tak powiem, bardzo wesołej współpracy ze środowiskiem open source. Aczkolwiek potrafimy to zrozumienie znaleźć. Jesteśmy akceptowani i, że tak powiem, wpuszczani do projektu. Scratchbox, system D, kolejny projekt, do których kontrybujemy. Też dużo staramy się być aktywni na wszelkiego rodzaju ważnych wydarzeniach Linuxowych. Na najważniejszych konferencjach na świecie jesteśmy obecni. Jesteśmy na liście Linuxowej, co widać. Pojawiamy się na Linuxconie i amerykańskim, i europejskim, i azjatyckim. To nie jest obecność polegająca na wysłuchaniu prelekcji. My uczestniczymy aktywnie, spotykamy się tam z przedstawicielami projektów open source'owych, dyskutujemy dalsze możliwe kierunki rozwoju, dyskutujemy problemy, które się pojawiły, na których zwyczajnie przed czasami na liście dyskusyjnej szkoda czasu, żeby się pójdziemy na wymieniać. Spotykamy się czasami z face to face, nawiązujemy jakąś lepszą niż porozumienia i wspólnie wypracowujemy kompromis, w którym kierunku pójść. Za miesiąc na LinuxCon Europe w Barcelonie jeden z naszych pracowników, maintainer, nasz kod do Linuxa, będzie dawał prelekcję na temat Contiguous Memory Allocator. Nasz pomysł, nasze rozwiązanie na to, w jaki sposób w jądrze Linuxa zapewnić możliwość alokacji ciągłych, dużych, fizycznych obszarów pamięci. 18 miesięcy ten kawałek kodu wrzucaliśmy do jądra Linuxa. 18 miesięcy, 28 różnych wersji kończy. Zanim zostało przyjęte
przez właściciela po systemu do rządzenia pamięcią biologiczną. Byśmy cierpili, czekaliśmy, poprawialiśmy, bo nam zależało, a z istotnego uważaliśmy, że to rozwiązanie jest dobre. Przekonaliśmy. Imbibet Linus Conference, Europa, Stany Zjednoczone. Szereg konferencji branżowych, już niekoniecznie jest zależnym Linuxem, też na których się pojawiamy i staramy się aktywnie uczestniczyć. W tym roku na przykład w Polsce Generation Mobile czy Mobile Standard. Wzięliśmy na obu, w istotny sposób wspieraliśmy. Wspominałem sobie o tym, że będąc Linuxowcem można u nas, tak uważam, pracować w sposób przyjemny, fajny, realizować się po prostu Linuxowi. Ale też można realizować się jako pracownik. Zapewniamy szereg benefitów, szereg korzyści, które pracownik, który nas się zatrudni, otrzymuje przez zatrudnienie. Opiekujemy się pracownikami na różne sposoby. Dbamy o ich zdrowie. Dbamy, żeby byli bezpieczni. Dbamy, żeby nie byli głodni. To jest ważne też dla osób, które nie są z Warszawy, są z Poznania. Dbamy, żeby nie mieszać. Więc też zapewniamy pakiet relokacyjny, pomagający w przeprowadzce, pomagający w zakupie nowego mieszkania. Też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że pracownicy, specjaliści, ludzie techniczni, pragną, lubią i chcą się rozwijać. Chcą być lepszymi specjalistami oraz lepszymi pracownikami i lepszymi ludźmi. Więc stawiamy też na rozwój. Zapewniamy szereg aktywności, które pozwalają pracownikom rozwijać się. Dbamy o to po prostu. Uczymy języków, jeśli jest taka potrzeba. Koreański, no rzadko nam się zdarza zatrudnić osobę znającą język koreański, więc też zapewniamy ten język. Oczywiście nie jest obowiązkowy, aczkolwiek ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że znajomość alfabetu się przydaje. O tym będzie na kolejnym slajdzie, dlaczego się przydaje. Realizujemy te konferencje na różne sposoby. Nie tylko, że nabywamy w ten sposób ciekawe umiejętności techniczne, wiemy, co się dzieje, potrafimy jakieś nowinki otrzymać. Ale też chodzi na przykład realizując się jako specjaliści od wygłaszania prezentacji. No to nie jest łatwe. Zapewniamy się do szereg szkoleń wewnętrznych, szkoleń zewnętrznych. Szczególnie zwracam uwagę na szkolenia wewnętrzne. Mamy naprawdę doskonałych specjalistów w zakresie Linuxa i Linuxa wbudowanego na urządzenie. Nasi trenerzy, i to nie żartuję, uważam, to jest czołówka polska, albo nawet światowa, jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności oraz sposób przekazywania wiedzy. Wszyscy pracownicy mają zdefiniowane ścieżki kariery. Dyskutowane razem z pracownikiem i z przełożonym. Te ścieżki polegają na wskazaniu pracownikowi kierunków, w którym się rozwijać, pomaganiu pracownikowi w osiągnięciu tych kierunków, w osiągnięciu celu. Czy będziesz tam być specjalistą w zakresie? Może programowanie kernelem Linuxa, może webkitowcem, może skupić się na JavaScriptie, może będziesz chciał być w przyszłości trenerem coachem, może będziesz chciał być liderem. Dyskutujemy i kierunki zostawiamy się, jak powiedzieć pracownikowi, że te cele osiągną w przyszłości. Pracownicy mają też możliwość podjęcia się szeregu aktywności, uprzymiających zwyczajnie pracę, teraz czas po pracy. Od razu już powiem, tak, jest czas po pracy. Docierały do mnie czasami różne sygnały, że skoro się pracuje w firmie koreańskiej, to pewno to jest kołos. Nieprawda. My pracujemy zgodnie z kodeksem pracy. Od początku do końca przestrzegamy wszystkich zapisów kodeksu pracy. Jesteśmy z tego naprawdę dumni. Ponieważ ja mam wrażenie, to jest poparte moje doświadczenie, ale chyba też badaniami, czy raczej artykułami samymi, że to nie jest powszechna rzecz na rynku polskim. Spotkania integracyjne. Tutaj pozostawię to przy uśmieszku, rzeczywiście i organizujemy, wspieramy. Tak. Dużo tak zwanych memów powstaje, które krążą.
po zespole. Szczur też jest jednym z niektórych. Karta Benefit System, zapewniająca szereg zniżek, czy nawet bezpłatnych możliwości skorzystania z projektów sportowych. Praktycznie wszystkie baseny w Polsce za darmo. Być może kontrowersyjne, nawet odwiedzanie ciekawych miejsc na świecie, oczywiście w ramach podróży służbowych. Aczkolwiek rzeczywiście to bardzo ciekawych krajów, włączając to oczywiście Koreę Południową. Polecam. Żarcie jest świetne. Ja się przekonałem za trzecim razem, co to dopiero. Więc też być może wymaga to cierpliwości. Niemniej w pewnym momencie jest świetny, po prostu świetny. Oczywiście zrobiony przez koreańskich kucharzy. W Warszawie w restauracji Sora też są koreańscy kucharze. Praca z najnowszymi urządzeniami i technologiami. I tutaj, no nie ma ściemy, to jest cutting edge technology, to jest u nas, to się u nas dzieje. I u innych dużych firm. Chcecie pracować z najlepszymi technologiami, z najlepszymi urządzeniami. Firma, które są istotnymi dostawcami sprzętu na rynku światowym. Bezpłatny wstęp na wiele wydarzeń kulturalnych. Koncerty, zniżki do teatrów, czy na przykład wejście do Centrum Nauki Kopernik, którego jesteśmy sponsorem. Nasza oferta dostępna jest w internecie w ramach portali pracuj.pl, w ramach profilu pracodawcy na God Online, ale także na naszej stronie internetowej rd.samsung.pl. W tej chwili otwartych mamy około 50 profili edukacyjnych na różne stanowiska, w tym profile edukacyjne do grupy Reflex. Proponujemy współpracę też w formie płatnych grant dla osób, które jeszcze studiują. Trzy profile, na których teraz szukają pracowników do grupy Reflex. Programiści CC++, Tizen, Tizen. Na dole jest napisane w CC++, no, tak jak w zasadzie Linux, jako tak, jakby go rozumieć. Jądro Linuxa w C, web, przykład CC++. Poszukujemy programistów z tymi umiejętnościami. Pasjonatów open source. Osób, które chciałyby rozwijać open source od strony biznesu, od strony firmy, która chce dzielić się swoim kodem. To jest nietrywialne. To wymaga dużo cierpliwości, umiejętności komunikacyjnych, dogadywania się. Czasami były się, czy proszę, aż tak powiem. Programistów Tizera. Tutaj dlatego też umieściłem dodatkowe strzeżenie. Nie wymagamy często dodatkowego, wcześniejszego doświadczenia. Jeśli brakuje wam jakiejś umiejętności, jeśli brakuje pewnej wiedzy, ale na etapie rekrutacji stwierdzimy, że jesteście osobami, które są, tak, potrafią programować na przykład, potrafią myśleć analitycznie, potrafią odpowiednio wnioskować, rozumowo, mają fajną umiejętność komunikacyjną. Dobrze wypadają na przykład spotkania również. Z chęcią zatrudnienia. I brakujących umiejętności nauczy. Oferujemy umowę o pracę. Jak powiedziałem, przestrzegamy od początku do końca kodeksu pracy, oferujemy umowę o pracę. Praca jest na miejscu, w naszych biurach w tej chwili w Warszawie i Poznaniu. Niedługo gdy otworzymy biuro w Łodzi, będzie też praca w Łodzi. Co jest istotne, oferujemy możliwość uczestnictwa w programie tzw. optymalizacji podatkowej. Jesteśmy twórcami. W pełni z tego korzystamy. No, najnowsze pomysły rządu troszeczkę przeszkadzają w tej optymalizacji, aczkolwiek to wciąż jest bardzo, bardzo istotny sprawa. Kontakt naszego działu personalnego, telefon, link, ta prezentacja będzie zamieszczona w stronie, jeśli nie w sobie oczywiście. Lub gdybyście chcieli pracować właśnie u mnie, w grupie Linux,
z open source, z Linuxem, zapraszam do skontaktowania się bezpośrednio z Marcin Gajda albo z Karolem, który opiera się oczy. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kontaktu.